Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Masir. Witajcie w pierwszym odcinku z serii, w której będę Wam pokazywał stronę, dzięki którym będziemy mogli zdobywać darmowe skiny do CSGO, do ładowania portfela na Steam oraz waluty do gier. Na początek powiem Wam pokrótce, o co tak naprawdę chodzi w tej stronie. Na stronie bananki.pl zbieramy tytułowe bananki. Link do strony znajduje się oczywiście w opisie do filmiku. Sposobów na zdobywanie tych bananków jest naprawdę kilka. Pierwszym i chyba najłatwiejszym sposobem jest codzienne logowanie się. Już pierwszego dnia po rejestracji zdobywamy pierwszego bananka. Z każdym kolejnym dniem zdobywamy o jednego bananka więcej. I tak, drugiego dnia mamy dwa bananki, czwartego cztery bananki, szóstego sześć bananków, aż do dziesiątego dnia, którego to zdobywamy 10 bananków. Po dziesiątym dniu codziennego logowania zdobywamy po 10 bananków, czyli tak przez 10 dni możemy uzbierać 100 sztuk. To już jest naprawdę fajna sumka. Ja jestem na stronie od 18 stycznia. Nie udawało mi się logować codziennie, ale udało mi się zebrać za to ponad 400 bananków. W dalszej części odcinka pokażę Wam, że to już jest naprawdę suma, którą można na coś ciekawego przeznaczyć. Kolejnym sposobem na zdobywanie bananków jest wykonywanie zadań w grach. Gier jest naprawdę do wyboru bardzo, bardzo dużo. Są to zadania w nich również są dosyć zróżnicowane. Ja mogę Wam na przykład powiedzieć, że w Ikariamie trzeba było rozbudować ratusz do trzeciego poziomu, żeby zaliczyć jedno z zadań. W Desert Operation trzeba było zebrać 130 tysięcy punktów, żeby zaliczyć jedno z zadań. Jak zaliczać te zadania? Musimy wykonać to, czego od nas żądają w danej grze, zrobić screena, na którym będzie widać wykonane przez nas zadanie i najlepiej, żeby było widać na tym screenie również nasz nick. Później przesyłamy tego screena na stronie bananki.pl i administratorzy weryfikują, czy na pewno wykonaliśmy wszystko tak, jak trzeba. Kolejnym sposobem na zdobycie bananków jest oczywiście możliwość ich zakupu, ale mówimy tutaj o darmowym zdobywaniu skinów do gier i do ładowań, dlatego tej opcji nie będę Wam poruszał. Mamy też zadania u naszych sponsorów. Mamy tutaj sześć takich offer boxów, w których znajdują się zadania do wykonania na stronach naszych sponsorów. Są różne zadania, na przykład wykonywanie ankiet i dostajemy za to bananki. Kolejna opcja to jedna chyba z najprzyjemniejszych opcji na stronie, czyli fanzone. Im wyższy poziom w danej grze zdobędziemy, im więcej reklam obejrzymy, tym więcej bananków wpadnie na nasze konto. Jest to genialna opcja dla osób z młodszym rodzeństwem. Gdy na przykład nasze młodsze rodzeństwo będzie chciało sobie pograć w gry na komputerze, wówczas odpalamy im takiego fanzona. One sobie wybierają gry, grają sobie, a my na tym po prostu zarabiamy bananki. Gier jest naprawdę bardzo dużo do wyboru. Oczywiście samemu też możemy tutaj grać dla zabicia czasu, dla zabicia nudy. Gry są naprawdę fajne, przyjemne. A bananki na nasze konto wpadają. Kolejną opcją są zakupy u partnerów. Często kupujemy różne gry. Za każdą wydaną złotówkę w tych trzech sklepach zdobywamy jednego bananka. Możemy oczywiście polecać również serwis. Każdy z nas posiada własny reflink. Za każdą osobę, która się zarejestruje i będzie aktywna, zdobywamy 200 bananków i 200 doświadczenia oraz 10% bananków zebranych przez tą osobę przez 300 dni. Jak zrobić, żeby dana osoba była aktywna, jest to owiane tajemnicą. Jednakże nie jest to niemożliwe. Jest prowadzony taki comiesięczny ranking rekruterów. Im więcej osób poleconych, aktywnych osób, które się zarejestrowały na stronie, tym lepsze miejsce zajmujemy. Za pierwsze miejsce możemy zdobyć 10 tysięcy bananków, za drugie 5 tysięcy, za trzy 3 tysiące i za miejsca od 4 do 10 po 500 bananków. Kolejnym sposobem na zdobywanie bananków jest pobieranie aplikacji. Ważne jest, abyśmy danej aplikacji używali przez 5 dni. Po 5 dniach zaużywania danej aplikacji bananki wpadają na nasze konto. Portale społecznościowe i różne zadania podnoszące poziom naszego doświadczenia pozwalają nam zbierać doświadczenie. Mamy tutaj
taki pasek poziomu doświadczenia, który mówi nam, jak daleko jesteśmy od kolejnego levela naszej postaci. Mamy omówione sposoby na zbieranie bananków, teraz czas na ich wydawanie. Sposobów na wydawanie tych bananków mamy naprawdę sporo. I tutaj możemy na przykład sobie zainwestować w waluty do gier. Możemy przeznaczyć bananki na World of Tanks, na League of Legends. Zależy kto w co gra i na co akurat chce te bananki przeznaczyć. Oczywiście możemy również doładować nasz portfel na Steamie i bezpośrednio wymienić bananki na skiny do CS-a. Tak jak Wam mówiłem, za 400 bananków już możemy coś mieć. Nawet są skiny tańsze, bo już za 200 bananków możemy mieć skina. Oczywiście im lepszy skin, tym więcej bananków potrzebujemy. Skinów jest bardzo dużo. Oprócz skinów mamy także skrzynie, klucze, kapsuły z autografami, naklejki. No i są oczywiście kosy. Kosy są niestety najdroższe. Sumy, które trzeba zebrać, by móc sobie taką kostkę zgarnąć, są naprawdę pokaźne. Ale jest pewna furtka, pewna druga furtka do bycia takiej kosy. No, na przykład ktoś nie chce uzbierać 62,5 tysiąca bananków, wtedy klika sobie opcję wygraj. Wówczas potrzeba tylko 2750 bananków na taki los, który uprawnia nas do wystartowania w losowaniu o takiego skina. Gdy uzbierają się 24 osoby, które będą chciały wygrać tą kosę, wówczas odbywa się losowanie, no i jeden szczęśliwiec wygrywa kosę, no a niestety reszta traci bananki i pozostaje z niczym. Moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Oczywiście link do strony znajdziecie w opisie filmiku. Jeśli film okazał się dla Was pomocny, zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał. Na pewno w najbliższym czasie będą się pojawiały kolejne filmiki ze stronami, na których będzie można zarabiać darmowe skiny i doładowania do gier. Napiszcie w komentarzach, co udało Wam się zdobyć dzięki tej stronie. A z mojej strony to by było tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!